Cześć, to znowu ja i znowu jest weekend. Mam wrażenie, że ten poprzedni był przedwczoraj, no ale na szczęście jest kolejny. Kochani, dlaczego nadaję ze Starego Miasta? Możecie zapytać. A otóż dlatego, że nasze Stare Miasto jest piękne, po pierwsze. A po drugie, to ja bym chciała po prostu wam powiedzieć szybki zbiór wszystkich imprez, jakie dzieją się w Elblągu. I czy to ma takie znaczenie, skąd ja to nadaję? Nie wydaje mi się, chociaż tym razem ma znaczenie, dlatego że w sobotę i w niedzielę ta ulica przepełni się straganami z przepysznym, rzemieślniczym wyrobem. Prosto od gospodarza. Musicie tu być, bo tutaj wszędzie będzie świetny towar. Wszyscy na łuk, sobota, godzina 19:45. Nasza Olimpia i Ruch Chorzów. Druga liga, kochani. ZKS, chłopaki znają tekst, chłopaki znają słowa, do zobaczenia. A w sobotę i w niedzielę odbędzie się bieg na orientację w Dąbrowie, w Bażantarni oraz w parku Trauguta. Będą to jednocześnie zawody rankingowe w ramach Pucharu Pomorza oraz Warmii i Mazur. Dla tych mniej doświadczonych też mam dobrą informację, ponieważ przewidziana jest trasa rekreacyjna, open oraz rodzinna. Maj klasycznych melodii, czyli niedziela, godzina 18:00. Elbląska Orkiestra Kameralna podąży śladami najwybitniejszych kompozytorów. Czy wiecie, dlaczego ja tak bardzo kocham weekendy? Bo weekend jest po to, by wyluzować, a na pewno już nie stać przy garach. Mam dla was super patent, z którego też ja korzystam. Po prostu wchodzicie na wynos, zamawiacie co chcecie, no i jecie. A? Albo jeszcze lepiej, po prostu wchodzicie na Facebooka na wynos i bierzecie udział w konkursie, po czym wygrywacie pyszne pizze. Ha! Do boju i miłego weekendu!